Akupunktura to jedna z najstarszych metod terapeutycznych wywodząca się z Dalekiego Wschodu. Obecnie uznawana w wielu krajach jako uzupełnienie medycyny konwencjonalnej. Akupunktura ma bardzo szeroki wachlarz wskazań. De facto akupunktura może być stosowana u każdego i dla każdego. Jest bardzo wąska lista przeciwwskazań. Każdy przypadek trzeba rozpatrzeć indywidualnie i najlepiej zapytać się specjalisty, czy on może mieć wykonywany zabieg akupunktury, czy jednak w jego przypadku nie będzie można go zrobić. Czas trwania zabiegu, ich częstotliwość i ilość to kwestia indywidualna, dobierana dla każdego pacjenta. Do tego służy pierwsza wizyta, tak zwana konsultacja. Podczas wywiadu zasięgane są od pacjenta informacje o przebiegu schorzenia i okolicznościach jego powstania. To miejsce nakuwania od czego jest uzależnione? Ono jest uzależnione od tego, z jakimi problemami się pacjent do nas zgłasza i od przeprowadzonej diagnostyki z pulsu i z języka. Osoba wykonująca akupunkturę ocenia przepływ energii i wpływa na zdrowie pacjenta poprzez stymulowanie niektórych punktów akupunktury. U Magdy wykonujemy akupunkturę pod kątem głównie problemów z zatokami. Czy to Panią boli? Nie. Niektórzy porównują, jakby, nie wiem, komar by ugryzł. To jest takie po prostu dotknięcie czegoś. I absolutnie to nie jest bolesne. Igiełki, które używam, są też jednorazowe, tak? Sterylne, nie są one wielorazowego użytku. W lutym zaczęłam chodzić, kiedy miałam bardzo silne zapalenie zatok. I zdecydowałam się dlatego, że raczej preferuję naturalne metody leczenia, bez antybiotyków. Akupunktura zyskuje sobie coraz więcej zwolenników, zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy. Medycyna zachodnia, pomimo wybitnych osiągnięć w dziedzinie diagnostyki i leczenia, nadal jest bezradna w wypadku wielu chorób, w których akupunktura jest w stanie przynieść skuteczną pomoc i stanowi cenne uzupełnienie medycyny klinicznej. Może być alternatywą i może być uzupełnieniem. Nie zawsze jest też tak, że jak przychodzimy na akupunkturę, to z reszty rezygnujemy na już i natychmiast. Zazwyczaj jest to proces, szczególnie jeżeli chodzi o przypadki przewlekłe. Nie mogę powiedzieć, że jak czuję się zdrowsza, prawda, od razu, bo to nie tak działa, ale tak, że czuję na pewno, że mi to pomaga. Jeżeli chodzi o efekty w akupunkturze, oczywiście najbardziej zauważalne są w przypadkach bólowych. Czasami są to sytuacje takie natychmiastowe w ciągu kilku minut. To też zależy od tego, jak długo jest problem z bólem. Oczywiście, jeżeli pacjent przychodzi z bólem krótkotrwałym, to bardzo szybko będzie widział efekty i czy generalnie wystarczy mu zrobić, nie wiem, około 2-3 zabiegów i problem zniknie. Należy dodać, że zabiegi akupunktury powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Jest to w zasadzie bezbolesne, nie ma żadnych skutków ubocznych, jest to sama przyjemność. W zasadzie mogę powiedzieć, że jest to sama przyjemność. Jeżeli ktoś nie lubi czy wie, że leki mają skutki uboczne, to tylko akupunktura. Pacjent teraz będzie sobie de facto się relaksował. Gdzieś tak około 21 minut. Jeżeli pacjent widzę, że potrzebuje takiego relaksu i odpoczynku, no to zostawiam go na ten czas. Niektórzy pacjenci się nawet zdrzemną w trakcie akupunktury. Takie ślady zostają, czyli żadne. Pacjent spokojnie po akupunkturze może iść do pracy. Można powiedzieć, że jest to lek na wszystko? Z jednej strony tak, chociaż czasami uważam, że mogłoby być to nadużycie, że jest to lekiem na wszystko i wszystko zależy, jak to rozumiemy. Ja uwielbiam akupunkturę za to, że można poprawiać swój stan zdrowia bez żadnych środków zewnętrznych. Chodzi mi o tak głównie te farmakologiczne. Jest po prostu świetna, działa, jest to przeze mnie sprawdzone w wielu różnych aspektach. Efekty przychodzą de facto bardzo szybko, jeżeli chodzi o tak prostą technikę jak no takiej magicznej igiełki, tak? I tych punktów akupunkturowych, które wystarczą nakuć i widzimy te efekty, tak? I ja widzę efekty, i pacjenci widzą efekty. Jest to super technika. Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu akupunktury bądź poznaniem bliżej tej metody terapeutycznej zapraszamy na plac dworcowy 1, gdzie prowadzona jest kompleksowa i profesjonalna obsługa w tym zakresie.